się robi podwójna broda. Patrzy. A ja wiesz, tu, są na to metody, masakra, proszę pana. 2400 i po robocie. Mi to. A ty robisz? Ja zrobiłam. Ale nie, myślałem, że mi możesz zrobić za 2400. A to jest fajne, nie? Bo kiedyś też mi się robiła. Ja kiedyś byłem taki też ten bardziej jeszcze, to pamiętam, jak nie miałem brody, to mnie tak to wkurzało. Tak, a potem, tak. I teraz jak mam brodę, tak patrzę zawsze, to jest, nie widać. Nie. To jest okej. Okay. Dobrze, czyli zamiast 2400 powinnam było brodę zapuścić. No, wszystko, wajpuk zrobiła, ale ty sobie to zrobiłaś? Tak. Jest ślad? A, to nie, to tylko takim laserkiem. To już są teraz takie technologie, myślałem, proszę pana. Jakieś... A wiesz, dlaczego zrobiłam? To a propos ćwiczeń trochę. Mianowicie, jak wysyłam mojej trenerce filmiki, jak trenuję, a robię to zawsze, jak jestem na treningu, czyli 4 razy w tygodniu, to jak robiłam tam jakieś... Okay. I w pewnym momencie to była jedyna rzecz, jaką widziałam. I nie wiem, czy wiecie, tak... ale trochę tak jest, że jak coś zobaczysz, to już nikuta, nie można tego odzobaczyć. No to to jest tu. Jak ja zobaczyłem na scenie, jak pochyliłem się tak, bo tak jak stałem. I zobaczyłeś. To okay. I nagle patrzę i to jeszcze nie takie, jak bym chciał, bo chciałbym mieć inny kształt tych zakon. No nie byś chciał mieć kształt. No, taki inny, taki wampirzy bardziej. A, okay. A tutaj mam taki bardziej taki chuj wyjaki. Taki zakon. Taki wiesz, no tak, no, tak. I tak stwierdziłem, że to właśnie było to. I wiesz, ja już siebie tak i widziałem. Już wiesz. Żadne zdjęcie. Ktoś mi podsyła, może wybierz jakieś zdjęcia. Nie. Ty wybierz. Ja już nie umiem. Nie? Ja już nie wiem. Tak, bo ty widzisz tylko to. Tak. Ja miałem taki problem z cyckami. Moimi. W sensie takim, że ja miałem... Ginekomastia, czy jak to nie, się nazywa? Nie, miałem właśnie. Tylko miałeś tu aż tak, tylko, znaczy nie miałem zmian jakichś tego typu, tylko po prostu przez to, że byłem taki gruby, to ja wszędzie na wszystkich zdjęciach tylko i wyłącznie widziałem moje cycki. I dzisiaj... Może dlatego, że ja cały też czas, tak mam. Że na wszystkich pokażę. Zdjęciach trzymał flaszkę między cyckami. Może dlatego. Coś ci pokażę, tak w ogóle. Pokażę ci zdjęcie, stary. To widać dopiero, jak zestawisz ze sobą dwie foty. I co ja ostatnio zrobiłem, nie wiem, czy ty to widziałeś na Instagramie u mnie, ale ja, słuchajcie, w listopadzie, jeszcze jak ważyłem prawie 30 kilo więcej niż teraz, biegłem bieg niepodległości. I jak ten bieg niepodległości biegłem, to krzyczeli ludzie, ci, co stali karetka, na trasie. To karetka. Było to jest 10 kilometrów. I gdzieś w okolicach 7-8 kilometra stali ludzie i... Dasz radę! A ja tak biegnę, miałem kondycję dobrą, mimo nadwagi, nie? Ja mówię, wiem, nie? O co chodzi? I dopiero jak zobaczyłem zdjęcie z tego biegu, to sobie uświadomiłem, dlaczego oni krzyczeli. Dlatego, że dla nich to był wyczyn. To była paraolimpiada. Zobaczcie. Okej. Okay. No, a domyślam się, że jeszcze jak, leci, nie? Jak biegłeś, mięsa, to jeszcze niestety. Ci falowało wszystko, nie? Teraz jest lepiej. A tak a propos, bo jestem bardzo zmotywowany, żeby stracić na przykład tłuszcz trzewny. To też można jakimiś laserami? Można. Tak. Ja chcę. Można? Można. No. Jest liposukcja taka wszystko laserowa. Można. O! W dzisiejszych czasach wiesz, bo ja pójdę sobie, wszystko wiecie, można. Ja pójdę sobie na siłownię, nie, bo ja muszę, a bo ja nie miałbyś muszę czegoś takiego, żebyś się mniej szanował? Nie. A ja kurde, tak. Nie, naprawdę, jak kiedyś myślałam o liposukcji albo czymś takim, to pomyślałam sobie, kurde. Ale czemu? No bo A tu się szanujesz tu? Ten miejsce to szanujesz no ale tu? No tego to już bym sobie w życiu nic... No co ja bym mogła sobie tutaj a zrobić? A to szanujesz to miejsce, a ty innych byś nie szanowała? No ale te inne to wzięłam tam właśnie ty! Ale jedno, ale właśnie widzisz, bo ja chcę doprowadzić do tego, że to jedno nie wyklucza drugiego, a wręcz przeciwnie. Idzie w parze. Tylko sobie robię taką małą pomoc, że robię to szybciej, bo po prostu chcę mieć szybszy efekt. Nie, weź po prostu rusz dupę, no. No, no to też! Dobra, ale Kamila, też. Teraz ja wam coś powiem. Motywujące, nie? 38 tysięcy złotych to kosztowało. Ten telefon? Nie. Ten wygląd. Ale jak to? Tak to. I nikt o tym nie wie. W sensie ten po lewej czy ten po prawej? Ja mówię o tym teraz pierwszy raz publicznie. Ludzie mnie pytali, w jaki sposób ja schudłem. No. Ja zawsze odpowiadałem jakieś bzdury. A wiesz, słodzę kawę amfetaminą. Ja się odessałem 2 miesiące temu. Okej. Okay. I to? Tak. I to trzewnie poszło też? Słucham? I to trzewny, wszystko tam... Oni tam mają stary, oni ci narysują wszystko, co chcesz, zrobią wszystko, co chcesz. Kosztuje? I to mnie tylko boli. Zamiast zmienić samochód, poszedłem na 12 godzin do kliniki chirurgii plastycznej. Poczekaj, może to tyle kosztuje, naprawdę. Żebyś miał motywację, żeby znowu nie przytyć. Teraz mam motywację, jak usłyszałem te liczby. Ja rozmawiałem z panią doktor, której właśnie to powiedziałem, że dla mnie, ja nie mogę na siebie patrzeć, po prostu, bo taka była prawda, to jest od tego się zaczęło, od tych cycków, że ja nie mogę na siebie patrzeć, mam z tym problem i
potrzebuję zrobić pewien krok, który jest ostateczny, żeby wiedzieć, żeby to był pewien początek, tak paradoksalnie. A nie? To jest pewna w tym mądrość. I ona powiedziała, że ona to kuma. I tak naprawdę jeszcze ja mam, jest kupa wody we mnie, to schodzi, więc będzie jeszcze trochę, wiesz, podobno się zmieniało, nie? To do roku zajmuje cały ten proces. I teraz się zastanawiam, po tym jak powiedziałeś, czy byś się nie szanował mniej. I ja na przykład uważam, że oszukałem. Okej, okay, no właśnie o ludzie, to mi chodzi, ale nie? To nie jest tak, że ja się przez to, nie wiem... Ale kogoś ty oszukał. Mniej sam szanuję, siebie trochę, siebie oszukałem. Nie uważam, że teraz powinienem się przez to mniej szanować, dlatego że ja tego potrzebowałem, ale tu. Naprawdę tego potrzebowałem. Ja się rozumiem. Kurwa, lepiej czuję. I nikt mi nie powie, kurde, że ktokolwiek gruby... czuje się ze sobą tak samo dobrze, niż kiedy jest chudy albo chudszy. No właśnie, to jest kłamstwo, nie? No tak, tak, tak. Ja no. oszukałem, dlatego że mnie na to stać. Mhm. No tak, tylko, po prostu. Żeby była jasność, ja jemu to powiedziałam, bo on nie ma tych ekstra 30 kilogramów, które ty miałeś. Rozumiem, ale ja się nie czuję urażony tym, że możesz mieć inne zdanie. Nie, ale wiesz co, nie o to mi chodzi, bo tutaj... ja na przykład, nie wiem, no mam kolegę, który na przykład długo walczył z nadwagą i w pewnym momencie po prostu poszedł na tą taką operację, wiecie, zmniejszenia żołądka, tak? Nic mu nie było w stanie pomóc. Mówisz o koledze Marcinie, tak? Nie, o koledze Andrzeju. Nic mu nie było w stanie pomóc. Udało mu się i naprawdę super jakby ekstra. Kwestia była zdrowia, kwestia była tak naprawdę chodzenia. On nie był w stanie nawet zacząć uprawiać sportu do momentu, kiedy ważył tyle, ile ważył. Mm. Więc to było potrzebne. Tyle. Ja mówię raczej o tym, że jeżeli ja, mówię teraz o mojej osobistej perspektywie, ale trochę też w kontekście ciebie, jeżeli ja byłam w stanie z kobiety, która ważyła 78 kg, zejść do 58 kg i naprawdę świetnie wyglądać w pewnym momencie, ćwiczeniami i tak dalej, to ja bym miała właśnie takie poczucie trochę, że oszukałam sama siebie. I to jest kwestia szacunku samej do mnie, tak? Mojego, znaczy, własnego ja do też, mnie. Ja też tak uważam, dlatego nigdy nikomu, jak się pytali, co zrobiłeś, że schudłeś, ja nigdy nie mówiłem, że to jest dieta czy coś, bo wtedy to by było bezczelne kłamstwo. Mhm. No wtedy byś oszukiwał, tak. Natomiast nie miałem też potrzeby opowiadania o tym, jak do tego doszło. Tym bardziej, że tak naprawdę... To jest na tyle procedura, ona jest bardzo inwazyjna i tak dalej, natomiast to jest procedura, w której ja miałem zabieg w piątek, w sobotę byłem w domu, w poniedziałek byłem w pracy. Mhm. Nikt nie wiedział, nie? Ale zaraz, przyszedłeś taki inny w piątek do pracy i taki nie, inny w poniedziałek. Nie, bo to że trwa, po odessaniu, no. To jest tak, że oni, żeby to odessać, wpuszczają jakiś płyn pod skórę, między skórę. I on rozpuszcza. On rozpuszcza, oni to odsysają, ale kupa tego płynu tam zostaje. I potem przez dwa miesiące sikasz co 20 minut i to po prostu etapami to schodzi, nie? Więc dalej tak jest. Na Ukrainie grałem koncert w 2016 roku. Jakoś byłem tak. Wtedy najgrubszy ever. My tam dwa razy graliśmy. Raz wyglądałem jak człowiek i rok później byłem ulaną świnią. Absolutny dramat. To chyba wtedy graliśmy też, pamiętasz? Możliwe. Ja byłem wtedy z wokalistą Antraxu coś grałem też. I ja pamiętam, jak dzisiaj patrzę na te zdjęcia, ja nawet miałem taką szyję, nie? I było źle. I ja schodząc ze sceny, ja się na scenie w ogóle wywróciłem się na scenie, bo miałem taki czerwony szal przyczepiony do kamizelki i biegłem do tyłu, z gitarą na scenie, stanąłem na tym i się wyjebałem na plecy, na pierwszym utworze. Jak taki chrząszcz, wiesz. I grałem, jedyne co, to powiedział nasz menadżer, że on myślał, że ja to zrobiłem specjalnie, bo się nie pomyliłem grając w ogóle, nie? Natomiast ja, kurwa, nie mogłem wstać. Ja byłem tak gruby i z tą gitarą w ręku na scenie. Wiesz, że koncerty na Ukrainie przyciągają dużo więcej ludzi niż w Polsce. Tam było kupa ludzi. I wstałem, poszalałem po tej scenie, bo kondycję miałem dobrą, więc ja nie czułem zmęczenia, aż przyspieszony oddech, nic z tych rzeczy. Zszedłem ze sceny i nie mogłem chodzić, tak bolały mnie kolana. Nie? I wtedy do mnie dotarło, co ja sobie zrobiłem w ogóle. Ja pamiętam taki moment, kiedy miałam problem z tym, żeby zapiąć stanik. Mhm. I to było takie, kurde, niefajnie. No jak będę miał taki moment, to powiem ci też. No, myślę, że ten. Dawaj znać, jakby co mam jeszcze tam te stare, to ci wiesz, wielkości głowy. Ten moment mnie naprawdę zmotywuje. Ale też, tak a propos właśnie jakby tuszy, no bo z tym wiąże się masę niedogodności. Mi się na przykład uda obcierały strasznie. Strasznie mi to denerwowało. Albo na przykład właśnie piersi tak się opierały o brzuch, że mi się tutaj normalnie robiły takie odparzenia. No kurde, tak. No tak, to jest normalne. Okropne. I ja właśnie nie chciałam, żeby to się stało normą moją. Ale wyobraź sobie teraz, ponieważ od wielu lat też w pewien sposób gdzieś czy w internecie, czy
wśród znajomych uprawiam pewien rodzaj ekshibicjonizmu, jak każdy z nas, no jednak jesteśmy gdzieś tam na wystawieniu, więc ja miałem mniejszą żenadę z tym, ale i tak, jak poszedłem do pani doktor, młodej babki w ogóle, ja myślałem, że ona ma ze 20 parę lat w ogóle. Okazało się, że po prostu w takim zawodzie pracuje, że ma parę lat więcej, ale wiesz, no wchodzisz, młoda babka, pani doktor i teraz on, no i z czym pan przychodzi? Musisz się tam rozebrać, stary, i powiedzieć, no, mam problem, bo mam za duże cycki. Ja to sobie tłumaczyłem tak, że ta kobieta to już tyle widziała. Potem się okazało, że nie bardzo, bo ona facetów w ogóle prawie faceci się nie zgłaszają, bo im duma nie pozwala. Zapraszamy do ginekologa. Ale teraz sobie wyobraź a propos ud, bo ja tutaj wewnętrzne strony ud też sobie okazałem odessać. I ja się musiałem rozebrać i pokazać i powiedzieć, wie pani co, jak biegam, to mi się tu obciera, nie? No to jest naprawdę, kurwa, ciężkie do zrobienia. No i teraz mnie motywujesz właśnie, widzisz, w drugą stronę. Żeby tego nie robić. Żeby tam nie iść, gdzie ty byłeś, nie? Bo tak mi się nie chciało stać i prezentować tego wszystkiego. Ja oczywiście nie mam aż tak, bo już schodzę naturalnie, bo tam jakaś dietka... Powiedziałem ci, jak się zobaczyłem, że tak, jakaś dietka wchodzi, tego ruchu potrzebuję dużo więcej. Na razie biegam po prostu za dzieckiem, bo się nauczył jeździć na rowerze. Spacery już nie istnieją. To jest bieg po prostu drugi za rower, będzie ci łatwiej. Mam, ale stwierdziłem, że jak ty jest ten spacer teraz jest biegiem, to nawet jest dla mnie okej. To jest po prostu, to jest dla mnie dobre.